Dzień dobry, nazywam się Artur Płuska, jestem strategiem w PKO Banku Polskim. W minionym miesiącu syntetyczny indeks surowcowy Tomson Notez Jefferies nieznacznie obniżył się. W połowie miesiąca zanotował lokalne minimum. Na poziom syntetycznego indeksu miał wpływ z jednej strony wzrosty w grupie surowców energetycznych, a z drugiej strony spadki w grupie metali bazowych, szlachetnych oraz surowców rolnych. Omawianym okresie na giełdzie londyńskiej przeważały spadki. Jedynie wzrosły ceny aluminium, ale powodem odmiennego zachowania się tego metalu jest strajk pracowników Alkoła w Australii, który spowodował wyłączenie 3 rafinerii oraz dwóch kopalń boksytów. Najbardziej obniżyły się ceny cynku. Miedź, stal silnie spadły w reakcji na dalszy niekorzystny rozwój wydarzeń związanych z wojną handlową. Na giełdzie szankackiej miały miejsce zarówno wzrosty, jak i spadki. Silnie wzrosły ceny stali. Wśród metali szlachetnych jedynie pallad mocno zyskał. Ceny srebra i złota również obniżyły się w reakcji na umacnianie się dolar amerykańskiego. W grupie surowców energetycznych ceny ropy naftowej wzrosły, a węgla energetycznego na rynkach światowych zachowały się w mieszanie. W grupie surowców rolnej na giełdzie szkagowskiej spa zapanowały spadki. W ślad za giełdą spadły ceny pszenicy oraz kogodzy na giełdzie perskiej. Ceny fraktu surowców sypkich mierzonej indeksem Bali Dai się nie obniżyły się, przy czym największy spadek przypadł w minionym tygodniu. Poziom indeksu został zdeterminowany spadkiem subindeksu Cape Sides w reakcji na wojnę handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami oraz brakiem nadziei na jej zakończenie. Ceny fraktu surowców płynnych mierzone indeksem Clean Tanker z kolei wzrosły. Podobnie jak w przypadku indeksu Bali Dai, największa zmiana nastąpiła w minionym tygodniu w reakcji na rosnący popyt na frakt. Mieć na kiwi solidnie obniżyła się do poziomu poniżej 6000 dolarów za tonę. Przejściowo mieć spadła do poziomu 5800 dolarów za tonę. Na ceny rodu metalu wpływ miały dane makroekonomiczne oraz obawy o wzrost gospodarczy w związku z wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych za lipiec były mieszane. Dane z przemysłu generalnie zaskoczyły negatywnie, ale ze względu na poziomy należy je oceniać jako dobre. Obniżyła się dynamika produkcji przemysłowej, natomiast zamówienia na dobra trwałe spadły. Co prawda spadek zamówień na dobra trwałe był wywołany przez spadek zamówień w kategorii środków transportu, bo po ich wyłączeniu dynamika zamówień pozostałych kategorii jedynie spowolniła. Wskaźnik PMI w rodzinie Chicago nieco obniżył się, ale był powyżej oczekiwań rynkowych. Sprzedaż detaliczna istotnie przyspieszyła i była mocno powyżej oczekiwań rynkowych. Dane z rynku nieruchomości podobnie jak z przemysłu Ogólnie zaskoczyły negatywnie. Obniżyła się sprzedaż domów zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym. Wzrosła natomiast liczba wydanych pozwoleń na budowę nowych domów oraz liczba rozpoczętych nowych budów. Wstępny oszczęd PKB za drugi kwartał mocno zaskoczył pozytywnie, wskazując na przyspieszenie dynamiki wzrostu gospodarczego. Natomiast dane inflacyjne za lipiec ukazały spadek dynamiki cen producentów, natomiast nieznaczne przyspieszenie dynamiki cen konsumentów. Szczególnie z punktu widzenia polityki monetarnej jest istotne, że dynamika wskaźnika PCI jest bliska celów i była bliska oczekiwaniom rynkowym. Wystąpienie Roma Paula w Jackson Hole nie przyniosło nic nowego w stosunku do poprzednich komunikatów, a jedynie utwierdzenie ryków w kontynuacji podwyżek stóp procentowych. Znany z gołębich poglądów Evans opowiedział się za podnoszeniem stóp procentowych powyżej neutralnego poziomu w celu hamowania ekspansji gospodarczej. Zestawy euro dane podobnie były mieszane. Wstępne oszczyt PKB za długi kwartał przyniósł pozytywne zaskoczenie. Wzrost gospodarczy przyspieszył. Dane z przemysłu zaliby lekko zaskoczyły negatywnie. Dynamika produkcji przemysłowej nieco spowolniła. Wstępne wskaźniki koniunktury PMI w przemyśle również negatywnie zaskoczyły. Dane na temat inflacji nie przyniosły zaskoczenia. Oczyty były bliskie lub zgodne z oczekiwaniami. Pozytywnie zaskoczył wskaźnik IFO, wskazując na poprawę gospodarce niemieckiej, a w tym europejskiej. Dane z państwa środka były ogólnie dobre. Dynamika wymiany handlowej zalipiesz przyspieszyła. Natomiast powolniły sprzedaż detaliczna oraz inwestycje w aktywa trwałe. Utrzymała się produkcja przemysłowa. Wskaźniki koniunktury PMI, kompilowane z ankiet przeprowadzonych wśród największych państwowych przedsiębiorstw, wzrosły wskazując na poprawę ekspansji gospodarczej Chin. Wojna handlowa nadal trwa. W połowie sierpnia Stany Zjednoczone zapowiedziały wprowadzenie ceł na kolejne chińskie produkty. Bliskie końca są negocjacje w sprawie nafta. Koincydencja danych makroekonomicznych oraz informacji z frontu wojny handlowej doprowadziła do silnego umocnienia dola amerykańskiego, co objawiło się przejściowym silniejszym spadkiem na rynku surowcowym i w tym rynku miedzi. Z rynku metali bazowych najważniejszą informacją był bilans po maju na rynku miedzi. Okazało się, że nadwyżka zmniejszyła się do 20 tys. ton w maju. Spadek nadwyżki głównie spowodowany został przez spadek dynamiki produkcji oraz nieznaczne przyspieszenie popytu. Zapasy metalów czasu obniżyły się o Ponad 16%. się kopalni Escondida. To negocjacje władz spółki z pracownikami zostały ukończone około połowy sierpnia i nowe kontakty zostały podpisane. Kopalnia powróciła do wydobycia. W perspektywie końca kwartału spodziewamy się spadku cen tego metalu do poziomu nawet 5700 dolarów za tonę, a będzie temu sprzyjać kontynuacja wojny handlowej, która prawdopodobnie przełoży się na spowolnienie gospodarcze w państwie środka. Spadające zapasy metalu na giełdach towarowych raczej nie powstrzymają tego spadku. Ceny złota w omawianym okresie obniżyły się na okolic 1200 dolarów za uncją. Przejściowo obniżył się do poziomu nawet 1175 dolarów. Spadek cen złota nastąpił w reakcji na napowiązane dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych, jak również podtrzymania nastawienia Fedu w kwestii polityki monetarnej. Nieco zaoszczającym tonem była wypowiedź Czas Awansa, który opowiedział się za podnoszeniem stóp procentowych powyżej neutralnego poziomu w celu hamowania ekspansji gospodarczej. To duża zmiana w nastawieniu tego członka FOMC. Również negatywnie na ceny złota przekładała się wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Chinami. Dodatkowym czynnikiem jest powolne wycofywanie się inwestorów z rynku złota. Cen złota przejściowo przebiły dolne ograniczenie kanału i znajdują się w okolicach tego ograniczenia. W perspektywie końca kwatału spodziewamy się trendu błysznego, a sprzyjać temu powinno osłabienie się dolar amerykańskiego. Ceny ropy naftowej się nie wzrosły do poziomu około 78 dolarów za baryłkę. Napływające dane makroekonomiczne miały ograniczony wpływ na zakończenie cen ropy naftowej. Publikacje danych o zapasach ropy w Stanach Zjednoczonych oraz liczbie czynnych odwiatów determinowały kierunek tego surowca. Liczba czynnych odwiatów w omawianym okresie najpierw wzrosła do poziomu około 869, a następnie obniżyła się do poziomu 860 sztuk. Z kolei zapasy surowej ropy za oceanem w całym okresie obniżyły się. Się o prawie 3 miliony baryłek, co można zawdzięczać głównie wyższemu popytowi. To co hamuje dalsze, silniejsze wzrosty cen ropy, to wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dane o wydobyciu ropy przez OPEC wskazują na utrzymanie poziomu w ostatnich dwóch miesiącach po wzroście w czerwcu, kiedy to ograniczenia co do wydobycia zostały poluzowane. Utrzymanie się produkcji następuje w warunkach wprowadzania i egzekwowania sankcji wobec Iranu przez Stany Zjednoczone. Tymczasem Iran poszukuje sposobów na eksport swojego surowca i znajduje popyt na niego w Chinach oraz Indiach. Chiny z kolei stopniowo ograniczają import ropy ze Stanów Zjednoczonych w związku z wojną handlową. W perspektywie końca kwartału spodziewamy się oscylacji cen ropy naftowej w okolicach 70-80 dolarów. Wojna handlowa, jak wcześniej zostało wspomniane, będzie hamować wzrosty, a spadek cen poniżej 70 dolarów będzie hamowany przez działania stabilizujące Arabii Saudyjskiej oraz OPEC. Dziękuję za uwagę, mówił Atopuszka, statek PKO Banku Polskiego.